Idziemy karmić tu od Paulinki gołąbki. Tak, karmę masz. Młodziaki urosły. Tu siedzą na jajkach. Ta nam się nerwowa zrobiła. Tam też siedzą na jajkach. Jedynie mewki, dwa samczyki się okazało, nie mają pary. A pisklaki jak tam wyglądają? To chyba będą dwie samiczki. Chcesz jeść? To co jest pisklaku, panno? A już same dziobają. Są gotowe do odłożenia do nowego gołębnika. I co z nimi zrobimy, z tymi pisklakami? Sprzedamy. Paulinka uznała, że te pisklaki może sprzedać, tak? Pokażesz, jakie są ładne? Okaż, jakiego pisklaka wyhodowałaś. No, skrzydełka. Główkę. Piękny pisklak. Jeszcze jest chyba też siostrzyczka w drugim przedziale. Przynieś tego niebieskiego. Też pokażesz? Pokaż. O. Wypielęgnowane przez Paulinkę młodziaki. Też chyba samiczka, pokaż to. A co zrobisz, jak ci się następne wyklują? Będziesz wychowywać następne? O, sobie poleciał. Tu mamy szansę. Następne jajka. Tam są jajeczka. I tam w rogu są jajeczka. Dwa jajuszka, tak? Dwa jajuszka. Może się następne wyklują. A, boi się. I tam. Też są dwa jajuszka? Dwa to widzę. Uważaj. Ach, bije. Łobuz broni. No i dziękujemy za uwagę kolegom hodowcom. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, to można przedzwonić 513 812 854. Dodam tylko, że z tych gołąbków tutaj, z tej rodziny tego pstrego, pierwszy konkurs na oddział zdobyła, nie wiem jak to powiedzieć, ciocia. Więc super, są to gołąbki szybkie, potrafią zdobywać czołowe konkursy. Druga ciocia ma roczne 10 konkursów. Także wyniki mają fajne. Z tego niebieskiego też siostra matki. Też roczniaki po 6-7 konkursów. Starsza ma 8 konkursów. Też ciocia. Także tak, tak się prezentują. Pisklaki, które Paulinka tutaj pielęgnowała i sama wyhodowała. Pozdrawiamy jeszcze raz. Dobry lot.